Witam serdecznie, moim gościem Damian Mróz, Honor. Witam serdecznie. Damian, dzisiaj nietypowa rola, inna koszulka, zmiennik dzisiaj na bramce. Bardzo dobrze się zachowałeś na tej bramce. A czy ja wiem, ja powiedziałbym, że mam pretensje do siebie, bo trzy bramki co wpadły, czy dwie na pewno moja wina, no i ten karny mogłem w środku zostać. Ale jako tako do dyrygowania obrony to myślę, że się nadaje, bo głos mam wyraźny, to krzyczę na nich, to mniej więcej mnie słuchają i wiadomo, o to chodzi, żeby obrona zgrywała się z bramkarzem, żeby to jakoś dogrywało się, no i nam to wychodzi. Jak to w dzisiejszym meczu nam to bardzo dobrze wyszło. A ja cię usprawiedliwię, skoro nie jesteś dominalnym bramkarzem, masz prawo na błędy. To też nie łatwa pozycja. Wracając do meczu, zaraz będziemy mówić o szczegółach, ale na początek rzuca mi się tak do głowy. Ty, twój brat Radek, który strzelił bodajże trzy gole, Jarek, tak? Bracia Mróz, kurczę, rządzą dzisiaj. To chyba tak, no ale to też nie ma co przypisywać każdemu z osobna ten zasługi, tylko cała drużyna dobrze zagrała. Dobrze, jak nigdy nam wychodziły zmiany, wiedział kto za kogo, wiedział kto się ma wrócić, kto zostaje z tyłu, kto atakuje. Szymon dobrze tam dyrygował obrońcami i jakoś to poszło. A to, że chłopakom na nodze braciom wszystko siadało, no to dziękować losowi szczęściu. Ja się tylko wtrącę tak wcipsko, raz wam zmiana nie wyszła. No raz, no bo... Ale też niektórzy drużyny mówią, że też by biegli na wojsko. No to coś tam nie zagrało, nie doczytaliśmy przepisów, no i musieliśmy grać przez 5 minut, tak? W osłabieniu. No ale chyba bramki nie straciliśmy, no to też my w obronie dobrze zagrali, zachowaliśmy się. No właśnie, wspomniałem o Brozach, ale trzeba wspomnieć o całym Honorze. Fantastyczne spotkanie w całej zespołu. Czy to jest najlepsze spotkanie w tym sezonie? Na jakim byłem, to tak. Nie można powiedzieć, nie mamy coś sobie do zarzucenia, chyba że jakieś tam nerwóweczki, ale jako tako wszystko można powiedzieć od A do Z nam zagrało chyba w jednym meczu dzisiaj. Mam nadzieję, że następnie tak samo. No, muszę przyznać jedną taką bardzo prywatną rzecz, że dzisiaj jestem bardzo dumny z sędziów, którzy prowadzili to zawody, bo rzeczywiście w pewnym momencie tak już gdzieś tam iskrzyło i w każdym momencie wskakiwali w idealnym momencie, żeby to zatrzymać. Oczywiście wszyscy na koniec piątkę, ale poprowadzili dzisiaj spotkanie bardzo, bardzo dobrze. Nerwowe spotkanie. Bardzo nerwowe, bo wiedział, że jak stawka była wysoka, nie? My musieliśmy wygrać, żeby jakieś tam się jeszcze liczyć w awansie. No i jakieś tam czasy mamy zachowane, ale jako wracając do sędziów, to bardzo dobre spotkanie, bardzo dobrze to na szybkości uspokoili, bo były z jednej i z drugiej strony jakieś tam niuanse, zaczepki, ale wtedy jak w meczu, wiadomo, nerwówka, każdy chce wygrać, a po meczu, tak jak mówię, piątka i wszystko w porządku. I ostatnie pytanie za tydzień, mecz wspomniałeś z Pizzerią Trio. Gracie do końca, może akurat los wam sprzyja, tylko musicie teraz liczyć na przeciwnika jeszcze z górnej tabeli, żeby ktoś tam stracił punkty, żeby do tej piątki wejść. Zgadza się? Tak, to chyba Basty Giskowa musi wygrać z dzisiejszym naszym przeciwnikiem. No i my musimy swój oczywiście mecz wygrać, a nie wiadomo jak się ten mecz potoczy. Niby mają Pizzeria Trio ostatnie miejsce, no ale też nie ma ich co lekceważyć, bo też piłkę dobrze grają, bo na Orliku jako tako dobrze grali. Nie wiem, co tam na hali nie zgrywa, nie wiem, czy nie mają składu, czy coś, ale ja pamiętam, jak z Orlika to bardzo dobrze grali, także mam nadzieję, że wygramy, ale na pewno będzie ciężko. Zapowiada się elektryzująco. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.